Witam w kolejnym vlogu. Tym razem będziemy sobie rozsiewać nawóz na trawy. Ja mam już załadowane. Rozsiewacz, tutaj wchodzą 3 big bagi, 1,5 tony. Jest Amazonka ZAM. Idziemy sobie dojcem, ponieważ Waltro Michał orze. A na trawę my jeszcze nawozu wniesiali. Tu trzeba jechać. Idziemy na polu. Dobra, jesteśmy już na polu. To jest pierwsze, co dzisiaj będziemy siać. To 10 na godzinę. Dobra, jesteśmy już na bazie.
autobus. My się jemy z Aksan. Jeden worek, drugi worek, oczywiście upierdolić się około, do tego jeszcze trochę poprawię, bo jest tak. Nie chcę współpracować za bardzo. O, dobra, teraz będzie do kieszeni. Wiemy. A jeszcze trochę mamy. Dobra. No to myślę, że tyle starczy. To jeszcze jednego big baga ino trzeba wrzucić i tyle. Dobra. To widzimy się za chwilę. Widzimy się po przerwie, dla mnie jednodniowej. Stwierdziłem, że w sumie nagram kolejną część drugiego dnia nawozów. Dzisiaj jesteśmy na Kocianowicach. Z tamtej strony rzeki mam już posiane. Zostało tylko tutaj. To jest tak na raz łąka. Będę musiał jeszcze przebrać spodnie na spodenki, bo powiem wam, że w dojcu naprawdę ciepło jest. Ale jest dość dobrze oszklony i się szybko nagrzewa w nim. Mimo że nawet nie mam zajmę na tych 20 stopni, nie? No nie wiem nawet ile teraz jest. Staniemy sobie w cienie i zobaczymy ile jest na wodzie. Łoką też by się dało tutaj przyjechać. Telefon w przyzwyczajeniach obie się do kieszeni. Tutaj jeszcze to zamkniemy.
jest jeszcze? To tu nawieziemy. To tu, to tam przejechać. No! Tak czy siak trzeba będzie tutaj drugi raz przyjechać. Ale to tam nie przeszkadza. Dlatego tu jest, dlatego on sobie tutaj leży, ale to tam też nie przeszkadza w ogóle. Normalnie to pewnie gnojowica by tu była dawana, tylko że no, nie wiadomo czy mostek by wytrzymał, jakby Michał przejeżdżał beczką. Więc no Józek wolał mnie, przebolał mnie ten. No, nie ryzykować. O kurwa, oj. Dało tutaj przyjechać. To sąsiada musieli we dwa ciągniki by wyciągać. Tak wleciał. No, takie łąki tutaj akurat są. Miał też jeszcze jak Deutzen zbierał, tak dość przy Berglanie chodził, to też się na tych łąkach utopił. Tylko że wtedy jeszcze nasze nie było.
z tego vloga, żeby za długich ich nie robić. Tak więc widzimy się w kolejnym vlogu. Nara.